Moi kochani, mamy weekend. Dopiero co wstałem, wchodzę na Discord, patrzę, a jest już dostępna nowa beta 0.58. Do gry zostały dodane dwa nowe ograniczone czasowo koła, którymi dzisiaj będziemy kręcili tak długo, aż wszystko trafimy. Oraz przetestujemy nową emotkę, która razi piorunami i nazywa się Beast Lightning. Ale zanim zaczniemy, wejdźmy na moje oficjalne konto i dodajmy do znajomych szczęśliwego zwycięzcę, który wpisał kod Farel do sklepu w grze StumbleGuys, zgarnął gemy oraz dodanie do moich prywatnych znajomych. Dodaj, wpisujemy Snajpero YouTube, szukaj, jest taki oponent, zaproś. Wskakuj do znajomych. Jeżeli ty chciałbyś ze mną pograć i dołączyć do moich znajomych, przyjacielu, odpalaj grę StumbleGuys, czy to na telefonie, czy na komputerze. Kliknij w sklep i na samym końcu wpisz kod Farel do sklepu. Kliknij wesprzyj, potem OK. No i oczywiście napisz w komentarzu swój nick z gry StumbleGuys. W następnym odcinku wylosuję szczęśliwego zwycięzcę, którego dodam do znajomych. Dobrze, moi kochani, zaczynamy zabawę. Zacznijmy może na początku od skinków, bo zobaczcie, w ograniczonym czasowo kole są dostępne nowe skiny, takie jak Deez Nuts, Brickface Jimmy, Mr. Beast Cookie, Jimmy Cash, Mr. Beast Fantas, Astronaut Jimmy, Cornhole Jimmy, Indiana Jimmy, Shogun Jimmy, Beast Tracking, Jail Time Jimmy, ej fajny, Złodziejaszek Jimmy, Pizza Boy Jimmy i Money Boarding Junior. Okej, bardzo dziwne nazwy. Lecimy, mam nadzieję, że uda się wszystkie trafić jak najszybciej. Okej, pierwsza legenda. Mamy to. Generalnie jest to event związany z Mr. Beastem. O, bardzo fajny skinek, mi się podoba. Jimmy Cash. Jest taki artysta, Tommy Cash. A tutaj Jimmy Cash. I mamy też tego złodziejaszka, fajny. Chyba mamy nawet plasterek na policzku. I mamy mityczną bestię. Dobra, ej, na razie idzie dobrze, bo cały czas nowe skinki. O nie, Mr. Beast Pizza, jaki mocny szef. Dobrze. Co tu mamy jeszcze? Okej, czekoladka. Swoją drogą, na moim kanale Farelski II, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, zróbcie to właśnie teraz, jest film z roku temu, jak testujemy wszystkie czekolady Mr. Beasta. Zamówiłem je ze Stanów Zjednoczonych, przyszły, testowaliśmy i możecie po tym filmie stwierdzić, czy faktycznie są takie dobre, jak tutaj Mr. Beast je reklamuje. I jestem mega ciekawy, jak dużo jeszcze będzie eventów StumbleGuys związanych z Mr. Beastem. Mamy to! Wow, ale oddało, co jest? Poczekajcie, tylko 3 duplikaty, tak 2, 4, 6, 7 nowych skinów. I jeden mityczny, i jeden super rzadki, czy jak tam to się nazywa. Dobra, sprawdźmy sobie teraz te skinki. Tak wygląda nowy skinek też z karneciku. Kozacki, mi się mega podoba. Właśnie, ten skin, zobaczcie, został zaktualizowany. I patrzcie, jakie teraz mam z tyłu fajne latające macki przezroczyste. Gargamel z klakierem jest szefem totalnym. Ostatnio w wersji beta go nie było. I to jest ten nowy skinek. To jest Shogun Jimmy. Wyjątkowe. I to jest oczywiście wiadomo. Shogun, samuraj, a w środku jest postać, której koloru pewnie zmienić nie można. Oczywiście, że nie można. Ale tak się prezentuje ten skinek. Bardzo fajny. Zobaczmy sobie. Więc na chwilę obecną to jest najlepszy skin. Chciałem jeszcze tylko zobaczyć ten mityczny inny. Bo tutaj tych mitycznych Mr. Beastów jest naprawdę sporo. To był ten skinek. Mr. Beast Fantasm. Okej, mityczny. Nawet fajny, on się taki... To jest taki niebieski ogień, który płonie. Może być, ale osobiście wolę tego Shoguna bardziej. Więc lecimy dalej, moi kochani. Zakręćmy jeszcze raz tym kołem i odblokujmy wszystkie skinki. Zobaczymy, czy nam się to uda. Znowu Shogun. Niech będzie. Zaraz sobie zagramy jeszcze meczek oczywiście, jakimś nowym skinkiem. Swoją drogą też do gry została dodana nowa mapa. Wyzwania Mr. Beasta. Ale dzisiaj tej mapy sobie niestety nie zagramy. Raczej nie zagramy sobie tej mapy w tym odcinku, ponieważ za chwileczkę nagrywam odcinek, pierwszy raz gierka, najlepszym skinem Mr. Beasta na tej mapie i wrzucę ten film wam prawdopodobnie jeszcze dzisiaj, ale za kilka godzinek, więc jeżeli chcielibyście drugi odcinek w dzisiejszym dniu, łapka w górę. I mamy suitcase, tak? Nie, briefcase, okej, briefcase, Jimmy z taką walizeczką z hajsem i uwaga, o! Prawie, że się udało trafić mitycznego. Dawaj. Proszę państwa, mamy legendarną czekoladkę. Tak jest. Czy coś jeszcze będzie? I uwaga. O! Znowu Shogun.
I proszę bardzo, mamy. Ja chciałem tego chocolate chip. Dobra, udało nam się trafić. Raz, dwa, trzy nowe skiny. O! Bestia tracking jest! Taka bestia w Lambo, ale kozak, tego nie widziałem. Jakoś mi umknęło, poczekajcie. To mamy, to mamy, to mamy, to mamy. Cornhole Jimmy nie mamy. Okej. Okay. To jeszcze raz zakręćmy. 10 razy, bo prawdopodobnie zabrakło nam jednego skinka i mam nadzieję, że teraz go trafimy. Wyjątkowy prawie był. Mamy też astronautę, dobra, czyli brakowało nam na pewno dwóch. Jest, 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 stój, stój, stój. Mamy to. Czyli udało się już wszystko chyba odblokować. Za chwileczkę sobie zagramy meczyk, a później przejdziemy do koła. Koła, w którym są dostępne nowe emotki. I zobaczymy, co tam ciekawego zostało dodane. I mamy Mr. Beasta, mityczny kolejny, dobra, czyli trzech skinów nam brakowało. I uwaga. Fajnie, fajny jest ten skinek, bo on lata na kapuście, nie? Na pieniążkach. I ten pizza też jest śmieszny. Co oni tak zaczęli memować tego Mr. Beasta w Stumble Guys? I uwaga, kolejny to jest duplikat. Dobra. I chyba będzie teraz tylko i wyłącznie do końca sypały się duplikaty. Będą, tak? A! Był jeszcze chyba... Nie, duplikat. I uwaga. Mamy to. Mamy to. Tak jest. Dwa nowe skinki. Czyli dobrze powiedziałem. Myślałem, że ten astronaut Jimmy... nie był duplikatem, jakoś nie wiem, umknęło mi to. Więc teraz sobie wejdźmy szybciutko tutaj. Wejdźmy i zobaczmy, co my tutaj mamy. To jest ten nowy skinek. Bardzo dziwny. Aż nie potrafię tego skomentować. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Niech będzie. Jest jaki jest. Dobrze, mamy jeszcze tutaj jakiegoś skinka jednego. O, ten Jimmy jest naprawdę mega fajny. Sprawdźmy, czy możemy w nim zmienić na przykład kolor skóry. Prawdopodobnie się nie da, bo jest to Jimmy i się nie da zmienić koloru skóry, tak? Tak jest, tak jest, tak jest. Ale weźmy sobie na początku tego Jimmy'ego. No i teraz przejdźmy do losowania kolejnym kołem. Co na nowym kole mamy dostępnego? Okej, okay. Water Orby, The Floor is Lava. A, takie fajne smugi. Tutaj Festables Cookie, czyli są te ciasteczka Mr. Beasta. O, ma teraz już ciasteczka? Ciekawe. Planting Tree. U niego była taka akcja, że jak się chyba kupowało jego czekoladę, no to później on sadził drzewa. Odblokujmy to wszystko! I uwaga! Mr. Beast, okej. Okay. Dalej co mamy? Dawaj, 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 dawaj! Water Orb, okej. Okay. To wyglądały jak kulki z Bubble Tea. Jest i epicki taniec. Nie, to jest Floor is Lava. Dobra, za chwileczkę to sprawdzimy. Jestem mega, mega ciekawy. Mamy też tutaj co? Nie zdążyłem przeczytać. Big coś tam. Ale widzę... A to chyba chodziło o to, że pieniążki będą się wsypały na nas z góry. Bo to wiadomo, Mr. Beast kojarzony jest z pieniążkami. Mamy tutaj oczywiście... ja to nazywam smugi, bo w Fortnite były smugi, że jak lecieliśmy, to za nami coś się pojawiało. Znowu ten sam epic, ale te koło nie chcę chyba oddać różnorodności. I mamy czekoladki. Lecimy dalej i po czekoladkach co jest ciekawego? Drzewka, okej. Okay. Zaraz sobie skustomizujemy full taką postać Mr. Beasta z tymi wszystkimi dodatkami. Okej, okay. Mamy... emotkę tylko jedną. Dobra, sprawdźmy sobie tą emotkę w ogóle, jak ona wygląda. Wejdźmy od początku w legendy i zobaczmy, czy mamy coś dodatkowego. Tak jest, moi kochani, spójrzcie na to. Mamy wyjątkowe pioruny Mr. Beasta, które sobie za chwileczkę przetestujemy. Użyjmy je, za jedyneczkę damy. Za dwójkę będzie to, pod trójką damy pięść. A tutaj damy, no nie wiem, na przykład ślisk pod czwóreczkę. Dobra. No i chciałem sobie na początku tak, animacje epickie. Co nam z epików wypadło? Wypadło nam z epików coś takiego, tak? Aha, rozrzuca pieniążki. No dobra, no dobra. No to możemy sobie to użyć na przykład. Zasadzimy sobie drzewka. Drzewka są cute. Naprawdę fajne, takie drzewka wyskakują z ziemi. Dobra, zakręćmy jeszcze kołem do końca, żeby odblokować już wszystko. Hop, hop, hop. I mamy prawie, że jest jakaś taka fajna, legendarna emotka z takim wielkim trapem, który stoi i prawdopodobnie tą emotkę, na tego gościa z emotki będzie spadał ten trap. Ale za chwileczkę zobaczymy, czy dobrze mówię. Znowu nie trafiliśmy. I uwaga, może teraz, może tym razem też nie. Kolejny duplikat. No, 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 no. No i dalej nie.
Dawaj, 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 prawie, że. Okej. Okay. Nie udało nam się trafić, ale mamy już kroki. Floor is lava. Okej, okay. I mamy to. Aha, zarąbiste, zobaczcie. On stara się zadeptać lawę, albo unika? Nie, stara się zdeptać krople lawy. Bardzo fajne, używamy. Czas zalosować ostatni raz kołem, więc mam nadzieję, że teraz się uda. Dawaj. I mamy nową emotkę. Tego jeszcze nie mieliśmy i potrzebujemy teraz tą wielką pułapką. Znowu z floor is lava to było. Dawaj, 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 dawaj. Jaka jest szansa, żeby trafić dwa razy to samo z rzędu? Mała, ale się trafiło. Prawie znowu ten sam epic. No, no i stój, 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 prawie że. Uwaga, może teraz się uda. Kuki. I uwaga, moi drodzy państwo. Drugi raz ta sama emotka. Jest, 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 stój, 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 tak jest, mamy to. Spike Walls, czyli ściana z kolców. Okej, okay, więc sprawdźmy sobie teraz szybciutko, jak wygląda ta nowa emotka. Emotki, pyk, legendarne. I mamy to, tą ścianę. Spójrzcie na to. Wow, wow, ale to musi wyglądać kozacko w gierce. Używamy tego, zamiast oczywiście, że czwóreczki, mamy też górę kasy. Też mega dobrze to wygląda, zamiast pięści, niech będzie. I co tu mamy? Przycisk jakiś? Tego nie widziałem chyba. Red button. A, i kasa spada z góry. Dobra, dobra. Nie będziemy grali tym Jimmy, bo ten Jimmy mi się wydaje, że jest troszeczkę za nudny. Zagrajmy sobie oczywiście jakimś takim fajniejszym skinkiem. I niech to będzie właśnie ten oto Shogun Jimmy. Wybieramy. I gramy sobie klasyczny meczek, moi kochani. Okej, okay, Icy Heist jako pierwsza mapka. No dobra, niech będzie. Jestem bardzo ciekawy tych nowych emotek. I nowej emotki z piorunami. Bo ja powiem wam szczerze, że nie wiem, co ona robi. Bo nie grałem, nie sprawdzałem. I uwaga, damy za chwileczkę pioruna, ale to zaraz. Pierw użyjmy sobie ścianę. Hop! Siu, siu. Ale czadowe! Okej. Okay. I uwaga, dajemy, tu sobie przeskoczymy. Hop! Hop! Teraz naciśnijmy sobie górę kasy. Woo! Góra kasy, zobaczcie jaki czad. Mega fajne. I pioruny. Raczej zaraz będą pioruny. Pierwszy był banan. Hop, hop. Piorun. Co jest? Ja normalnie strzelam piorunami, czy mi się, moi drodzy, przewidziało? Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ja nie chcę do mety, nie chcę do mety. Stop, 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 stop. Uwaga. Tu będą lecieli ludzie, a ja chcę z pioruna walnąć. Bum. No ej. Dostał chłop piorunem, ale mnie wepchali do mety. Dobra, w następnej rundzie sprawdzimy dokładnie tego pioruna. No dobra, Blazer Tracer nie będzie już tak łatwo. Pioruny będą się sypały. Jesteście gotowi na piorunujące uderzenie Mr. Beast Shoguna? Okej, okay, przeskoczmy tylko to raz. Hop! I uwaga, piorun! Drz, wow! Ja uderzam w tamto miejsce, ale tam akurat nikogo nie było, ale lipa. Aha! Czemu tutaj nikt nie podskoczył? Co to za kasztany grały? O, mamo. Oni wszyscy w jednym tempie się spalili. Widzieliście to? No dobra, dobra. Tutaj w Lost Temple może być śmiesznie. Jest szansa też, że mogę to przegrać, ale mam nadzieję, że nie. Ponieważ będę tutaj ładował w nich piorunami. Hop! Okej, okay, udało się, okej. Okay. Piorunujące uderzenie bestii! Bzz! Wow! Odbiło chłopa! Albo odbił się od tego noża, ale mi się wydaje, że chyba raczej nie od noża. Uwaga, piorun leci. A, to banan był. Teraz będzie piorun, uwaga. Piorun! Drz! Wow, ale to jest potężne uderzenie. Ej, tam już chłop biegnie, ja muszę go dogonić. Panie, dokąd pan? Wracaj. Piorun! Drz! Piękna sprawa! Uwaga, drz! Patrzcie, ja w nich trafiam, a oni jakby tym piorunem nie dostają? O co tu chodzi? Powinni dostawać, co nie? Dobra, idź gościu do przodu i dostaniesz piorunem. Drz. Wow! Teraz to przyjął i ostro! Widzieliście? Przeleciał aż przez te rękawice. Okej, okay, zagrajmy sobie teraz kolejny meczek innym skinkiem i potrenujmy strzały naszym piorunem. Zagrajmy na przykład tym właśnie duchem. Spójrzcie, ten duszek jest przekozacki. To jest najlepszy skin halloweenowy. Uwaga, piorun! Piorun! Bum!
Bum! Ale przyjął! Ten, to był lwiątko, lwiątko, Mufasa jakiś. Mufasa dostał. O kurde. Okej, okej. I uwaga, jeszcze raz. Piorun! Nie da się jeszcze. Jeszcze nie wczytuję się, teraz. Uwaga, piorunujące uderzenie! Bum! Prawie, że trafiłem. Szkoda, że nie ma pokazane, gdzie uderza ten piorun. Uwaga, teraz, patrzcie na to. Teraz rzucamy chłopów z przodu. Buu! Poleciał. Padł do wody, ale czad. Jeszcze raz. Uwaga, teraz, tam trzech stoi przy wodzie. Wybuchaj bomba pierw. I teraz. Puu! Dwóch naraz! Ten piorun Mr. Beasta jest niesamowity. Nie da się w pewnym momencie wygrać z gościem, który ma takie uderzenie w ręku. Przecież za każdym razem jesteśmy w stanie go zrzucić w różnych sytuacjach. Coś pięknego. Ta emotka będzie koniecznie musiała być w waszej szafce. Więc polujcie na nią. Ona chyba będzie w nowym karnecie, coś mi się wydaje. Puu! Dostali, dostali? Albo ich podbiło po prostu. Panowie, patrzcie, utrudnienie. Hop, hop, hop. Ej, 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 bo spadnę. Dobra. I walimy pioruna teraz, widzowie. Piorun dla widza. Puu! Patrz, spadł, zrzuciłem go tutaj. Coś pięknego. Ale kozacka emotka. Banan to się chowa, banan odejdzie do lamusa. Piorun! Bum! Nie udało się. Dobra, oni chyba padają. Dobra, ostatniego chłopa postaram się zrzucić z pioruna. Hop. Chłopie! Sam spadniesz? To pioruna chociaż łap na drogę! GG! Moi kochani, jeżeli wam się piorun podobał i chcielibyście mieć takiego piorunka w szafce, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie, wpisujcie kod FAREL w sklepie Stumble Guys. Dzięki temu możecie zgarnąć gemy i zostać moimi znajomymi. Na dzisiaj to było tyle, widzimy się w kolejnym odcinku z testowania nowej mapy Mr. Beasta. Trzymajcie się, hej!